Zapraszam wszystkich młodych od 12 do 19 roku życia pisać, pisać i jeszcze raz pisać. Wszyscy młodzi miłośnicy Słowa są zaproszeni przez poetkę i dziennikarkę Stanisławę Łowińską do udziału w 26 Lednickiej Wiośnie Poetyckiej. Konkursy o koronę wierzbową i jednego wiersza skierowane są do uczniów szkół podstawowych i średnich. Nie bać się! pisać o tym, co w duszy jest dla danego poety najważniejsze, a zapewne jest to pomnażanie miłości, to e, pomnażanie piękna otaczającego świata, żeby ująć to w słowo. Im bardziej będziemy się Męczyć nad tym słowem może więcej skreślać może dobitniej, mniej ale wyrażać w słowach to całe swoje myślenie o tym, że jestem. W tym roku po raz kolejny poetkę od strony organizacyjnej wspiera grono pedagogów z 20 Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. No, zapraszamy do kolejnej edycji, już 26. Od kilku lat tutaj już przejęliśmy ciężar organizacji tego wydarzenia i współpracując z pomysłodawcą, czyli z panią Stanisławą Łowińską, przyjmujemy prace, które spływają do XX Liceum. Tutaj też odbywa się ich wstępna i gruntowna ocena. No i zapraszamy wszystkich chętnych, którym tutaj poezja gra w duszy, aby napisali i wysłali do nas swoje prace, a w nagrodę potem najlepsi jadą na finałowe wydarzenie do Góry, żeby poczuć klimat tego miejsca, któremu całe to wydarzenie jest poświęcone, no i żeby przy okazji odwiedzić te miejsca, które dla wszystkich Polaków muszą być ważne, czyli miejsca, gdzie zaczynała i kształtowała się Polska, gdzie żyli nasi pierwsi książęta, królowie. I jednocześnie, gdzie krajobraz i pejzaż do dzisiaj spokojny nawiązuje do tych czasów dawnych, a ma silne konotacje ze współczesnością. Niektórzy lubią poezję. Poezję, tylko co to takiego poezja? Niejedna chwiejna odpowiedź na to pytanie już padła, ale ja nie wiem, i nie wiem, i trzymam się tego, jak zbawiennej poręczy. Tak o poezji mówi wielka, nobliska Wisława Szymborska. Poezja. Lednicka Wiosna Poetycka to przygoda w poesją. Zapraszam. Lednicka Wiosna Poetycka to konkurs ogólnopolski. Wśród laureatów jest młodzież z różnych zakątków kraju. Finałowe spotkania odbywają się w Lednogórze, miejscu, gdzie Polska się zaczęła. Miejscu, w którym 26 lat temu Stanisława Łowińska wpadła na pomysł stworzenia konkursu niszowego dla wąskiego grona odbiorców, dla młodych poetów. Pani Stanisława to jest osoba, która wymyśliła, stworzyła i przez cały ten długi czas prowadzi to wydarzenie, kreuje je, nadaje ton, nadaje rytm, określa poziom też, który ciągle wznosi się w górę, no i bez przerwy dba o to, żeby ten konkurs rozszerzał swój zasięg, docierał do coraz szerszej, do szerszej widowni, no i żeby stawał się słynny i jednocześnie, żeby wspierał ochronę i rozwój języka i mowy polskiej, bo to w dzisiejszych czasach jest ważne i temu jest też konkurs poświęcony, abyśmy nie tylko uczyli się języków obcych, ale nie zapominali o tym, że nasz język jest ważny i nasz język ma historię, tradycję i należy cały czas go i kultywować i rozwijać. Zapraszam tych, którzy już mają pewne doświadczenia, a też się odzywają do nas i z zagranicy i, i, i cieszą się, że mają sukcesy. A ja jeszcze bardziej się cieszę i gratuluję im. To ci doświadczeni, ci, którzy gdzieś tam już otarli się o jakieś konkursy, a może i nawet o koronę wierzbową, może nawet byli w Brukseli. To była nagroda przepiękna. No, pandemia nam to jakby troszeczkę no, uniemożliwiła, ale wszystko jest przed nami. Te ścieżki, wędrówki są przed nami. Więc niech trzy teksty przyślą, a może nawet i więcej, jak ktoś ma, to będą juroży myśleć. Komu koronę wierzbową przyznać. Natomiast jeśli ktoś napisze mniej, a może tylko jeden, a dobry wiersz, no to mamy także turniej jednego wiersza. I z tych też wyróżnimy tych najlepszych. Wiersze laureatów lednickiej wiosny poetyckiej publikowane są w antologiach, których do tej pory ukazało się 17. To wielkie wyróżnienie i satysfakcja i dla autorów tekstów, i dla jurorów. Jak mówi Stanisława Łowińska, słowo ma moc i musimy sobie z tego zdawać sprawę. To potężne narzędzie, którym należy umieć władać. Warto się nim dzielić. Poetka nie narzuca tematów. Jedyne o co prosi to o przełamanie się i przesłanie do końca maja tekstów na adres Biblioteki Szkolnej 20 Liceum w Poznaniu. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 4 czerwca w Łubowie. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.20lo.poznan.edu.pl